Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w sobotni poranek i zapraszam na informacje dnia. Zarząd Solidarnej Polski zajmie dziś stanowisko w sprawie kompromisu wokół unijnego budżetu. To, co wydarzyło się na szczycie w Brukseli, może mocno zachwiać koalicją rządzącą. Minister Zbigniew Ziobro już wcześniej podkreślał, że konkluzje Rady Europejskiej nie chronią Polski przed odebraniem jej unijnych funduszy. Zaraz po szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Komisja Europejska jest związana konkluzjami Rady Europejskiej. Bo do tego się zobowiązała Komisja Europejska, a ona właśnie będzie przecież ewentualnie wykonywała zapisy tego rozporządzenia budżetowego. Portal Czysta Polityka poinformował wczoraj, że Komisja Europejska poprzez oficjalny dokument wyraziła gotowość do wprowadzenia w życie porozumienia wokół unijnego mechanizmu. Nie zamyka to jednak ust politykom europejskim, którzy nowe rozporządzenie o praworządności interpretują jako narzędzie nacisku na Polskę. Dotyczy to choćby Manfreda Webera z Europejskiej Partii Ludowej. Dlatego zdania w sprawie szczytu nie zmienia Solidarna Polska. Jest przeciwnikiem mechanizmu, na który zgodził się premier. Biorąc pod uwagę też naszą mocno propaństwową ustawę, widzimy bardzo duże zagrożenie w tym dokumencie. Każda reforma, która będzie na przykład miała na celu reformę wymiaru sprawiedliwości, będzie oprotestowana najpierw przez naszą opozycję, bo przecież oni chcą status quo, a potem za tym pójdzie cała horda innych osób, które są stowarzyszone w ramach tych dużych grup politycznych. Dziś zarząd Solidarnej Polski ma podsumować unijny szczyt. To wtedy będą zapadały decyzje, co dalej z koalicją rządzącą. O pozostanie Zbigniewa Ziobry w Zjednoczonej Prawicy apelował lider Porozumienia i wicepremier Jarosław Gowin. Alternatywą dla naszego rządu są przedterminowe wybory. A przedterminowe wybory nie byłyby dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski. Premier Mateusz Morawiecki po unijnym szczycie w Brukseli przekonywał, że Polska wciąż ma w ręku narzędzia, po które sięgnie, jeśli Komisja Europejska nie wywiąże się ze złożonych zobowiązań. Decyzje, jakie zapadły na szczycie w Brukseli, mają poparcie Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier i prezes PiS-u uznał, że to, co udało się wynegocjować, zabezpiecza interesy Polski. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem porozumienia, jakie na szczycie w Brukseli zaakceptował premier Mateusz Morawiecki. Udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy. Jeszcze raz powtarzam, to co udało się wynegocjować w najwyższym możliwym stopniu zabezpiecza nasze interesy. Na pytanie o głosy również z obozu Zjednoczonej Prawicy, mówiące, że trzeba było domagać się wycofania rozporządzenia wprowadzającego mechanizm oceny praworządności, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że nawet gdyby ten mechanizm został wykreślony, to za kilka miesięcy mógłby zostać wprowadzony ponownie i wówczas nie mielibyśmy żadnej możliwości zablokowania go. Proszę pamiętać, iż my ciągle mamy kontrolę nad sytuacją. Komisja Europejska wywiązała się ze swojego zobowiązania i zatwierdziła wytyczne słowo w słowo, które zostały wynegocjowane. Teraz Sejm będzie mógł zapalić zielone światło dla powołania tzw. koronafunduszu. Jasno to zakomunikowaliśmy na szczycie. Zgodę Sejmu uzależniamy od realizacji ustaleń. Z doniesień medialnych wynika, że Komisja Europejska złożyła wczoraj w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw Unii deklarację dotyczącą budżetu Unii Europejskiej i mechanizmu warunkowości. Zobowiązuje się w niej do stosowania zapisów konkluzji przyjętych na szczycie Unii Europejskiej. Niepokojące informacje docierają do nas z Kanady. Centrala Radia Maryja poinformowała, że jedna ze stacji lokalnych nadających program rozgłośni za oceanem zerwała umowę o współpracę. Katolicka rozgłośnia po raz kolejny musi odpowiadać na kłamstwa i pomówienia. Radio Maryja jest obecne w Kanadzie od 20 lat. Można je odbierać na przykład poprzez zestawy satelitarne. W taki sposób radio może towarzyszyć Polakom mieszkającym za granicą przez 24 godziny na dobę. Na początku swojej obecności w Kanadzie radio podpisywało umowy z kilkoma stacjami lokalnymi. W ten sposób mogło nadawać godzinę programu na określonym obszarze. Wraz z rozwojem nowych technologii rozgłośnia powoli odchodzi od takiej formy, ale nie zrezygnowała z niej całkowicie. Dla tej jeszcze niewielkiej grupy, która nie ma internetu czy satelity, zostawiliśmy właśnie rok temu sobotę i niedzielę.
po godzinie programu Radia Maryja tutaj właśnie w Toronto. Katolicki Głos w ten sposób wciąż docierał m.in. do Oakville. Docierał, bo teraz do centrali w Kanadzie dotarła informacja o zerwaniu współpracy. Przesyłamy pismo anulujące naszą obecną umowę ze skutkiem natychmiastowym. Ostatnia emisja odbyła się 6 grudnia 2020 roku. To treść maila, jaki otrzymała centrala Radia Maryja w Kanadzie. Do zerwania współpracy dochodzi po 20 latach z dnia na dzień. Szef stacji wyjaśnił mi, że on dostał listy od organizacji Nightbridge, która oskarża Radio Maryja rzekomo o podpalanie świata nienawiścią i antysemityzmem. Dyrektor centrali Radia Maryja w Kanadzie, ojciec Jacek Cydzik, odpierał zarzuty. Oficjalne maile nie przekonały jednak kierownictwa stacji, która zdecydowała się na wypowiedzenie umowy. Żałuję, że po 20 latach dobrej współpracy nasza umowa musi zostać rozwiązana w takich okolicznościach. Stwierdzenie, że Radio Maryja w dalszym ciągu promuje treści szerzące nienawiść, antysemickie i ksenofobiczne oraz podsyca płomień nienawiści i dyskryminacji, jest głęboko niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Wszystko odbyło się za plecami centrali Radia Maryja. Nikt nie zgłosił wcześniej żadnych zarzutów, nikt nie szukał wyjaśnień. Pojawiło się żądanie zamknięcia ust katolickiej rozgłośni. W Kanadzie są przecież państwowe instytucje na wzór Polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z ich strony pod adresem katolickiej rozgłośni nie było żadnych skarg. Jak na razie jeszcze bez problemu jesteśmy dostępni. Tu chodzi tylko o wyłączenie tej stacji, która była tu lokalnie w Toronto, nadawała w sobotę i w niedzielę po godzinie programu. Radio Maryja na terenie Kanady nadal można odbierać za pomocą satelity i internetu. Bliższe informacje i parametry odbioru znajdują się na portalu radiomaryja.pl. Samorządy górskie apelują do premiera o złagodzenie obostrzeń. Zamknięcie gospodarki w sezonie zimowym dla wielu rodzin z południa oznacza brak środków do życia. Możliwy jest bezpieczny sezon zimowy, tak twierdzą samorządowcy zrzeszeni w Porozumieniu Gmin Górskich i apelują do premiera o złagodzenie obostrzeń. Jesteśmy przygotowani, aby każdy, kto tu przyjedzie, czuł się bezpiecznie. Wiele rodzin z południa Polski zarabia tylko zimą. Z tego, co zarobią w sezonie, utrzymują się przez cały rok. Zamknięcie górskich kurortów i restauracji oznacza dla nich bankructwo. Od wczoraj specjalny zegar liczy straty. Wsparcie z tarczy antykryzysowej jest niewystarczające. Musimy zrobić wszystko, aby po prostu wyciągi, ośrodki narciarskie, hotele, pensjonaty i w ogóle te malutkie biznesy mogły w tą zimę pracować. Z kurortów mogliby korzystać chociażby ozdrowieńcy. Mamy dziesiątki tysięcy łóżek, w których ozdrowieńcy mogliby przebywać, a oni są dzisiaj po prostu w ogóle nie brani pod uwagę, a to są ludzie zdrowi, którzy naszym zdaniem przy rozmrażaniu gospodarki powinni już natychmiast mieć możliwość podróżowania. Samorządowcy apelują do premiera o spotkanie. Trzeba znaleźć czas, żeby porozmawiać z gminami górskimi, żeby porozmawiać z przedstawicielami tylu przedsiębiorców, mieszkańców, którzy naprawdę tej zimy są w bardzo trudnej sytuacji. Porozumienie Gmin Górskich podpisało list intencyjny w sprawie powołania Stowarzyszenia Gmin Górskich RP, które będzie reprezentowało interesy ponad 200 gmin górskich od wschodu do zachodu. Na chwilę obecną branża hotelarska i gastronomiczna zamknięta jest do 27 grudnia. Z rządu nie płyną żadne sygnały, co dalej. Przedsiębiorcy nie wiedzą, na co mają się przygotować. Za nami kolejna akcja Znicze dla Wołynia. Około 600 zniczy zostanie zapalonych na polskich cmentarzach za wschodnią granicą. Znicze dla Wołynia to wspólna akcja Lubelskiej Komendy Ochotniczego Chówca Pracy, Fundacji Niepodległości oraz Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Została zapoczątkowana 11 lat temu. W tym roku z powodu pandemii zbiórka zniczy była skromniejsza. W tym roku to, co nam przysłano, to, co szkoły zebrały, zanim też nie zostały zamrożona praca szkół ze względu na pandemię, więc tych zniczy tak naprawdę nie jest dużo. Nie jest ich mało, to jest 500-600 zniczy, natomiast co roku ten plon to jest około 4000 zniczy. W akcję zaangażowały się również parafie, a także lubelskie towarzystwa kresowe. Zebrane znicze zostały dostarczone dzięki współpracy z polskim konsulem. Te znicze zostały przez konsulat Rzeczypospolitej w Łódzku odebrane. Konsulat przysyłał tutaj swoje pojazdy i one 1 i 11 listopada znicze z tamtego roku zapłonęły na polskich grobach, na polskich cmentarzach, na miejscach pamięci. Polskie
Ludzie cmentarzy na Wołyniu pochodzą nawet z XVIII wieku. Wciąż wiele miejsc czeka na upamiętnienie. Dlatego też lubelski chówiec pracy organizuje letnie obozy na Białoruś, Litwę i Ukrainę. Wolontariusze sprzątają polskie cmentarze na Kresach i zapalają znicze. Jednym z nich jest Adam Gajowiak, który po raz pierwszy uczestniczył w obozie w 2017 roku. Zajmowałem trochę takimi porządkowymi pracami, jak to mówię, koszenie tego, ale głównym moim obowiązkiem było dokumentowanie, czyli robienie zdjęć tych nagrobków tam, gdzie była Polska. Także tego trochę było też i miejsc takiej też i z historią naszą związane. W przyszłym tygodniu do Polaków mieszkających na wschodzie pojadą również kolejne dary. Do polskich szkół trafią książki, a dzieciom zostaną wręczone zabawki. O zmierzchu zapalone zostały lampki na drzewku, które stanęło na placu Świętego Piotra w Watykanie. Odsłonięta została także oryginalna szopka z figurkami z ceramiki. Ten świąteczny zwyczaj zapoczątkował w 1982 roku święty Jan Paweł II. Świerk o wysokości 30 metrów i wadze 7 ton już stoi na placu Świętego Piotra. Razem z ceramicznym żłóbkiem papieżowi Franciszkowi przywiozły go dwie delegacje ze Słowenii oraz włoskiej diecezji Teramo Arti. Podczas audiencji Ojciec Święty podziękował ofiarodawcom. Powiedział, że choinka i żłóbek pomagają stworzyć klimat właściwy Bożemu Narodzeniu. Klimat sprzyjający przeżywaniu z wiarą tajemnicy przyjścia na świat Zbawiciela. Święta Bożego Narodzenia przypominają, że Jezus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą, naszym umocnieniem, ale aby przyjąć te dary łaski, powinniśmy poczuć się małymi, ubogimi i pokornymi, jak postacie ze żłóbka. Papież Franciszek podkreślił, że także w to Boże Narodzenie pośród cierpień z powodu pandemii Jezus ubogi i bezbronny jest znakiem, który Bóg daje światu. Również w kontekście pandemii kaznodzieja Domu Papieskiego usytuował rozważanie rekolekcji adwentowych. Uczestniczy w nich Ojciec Święty i członkowie Kurii Rzymskiej. Włoski kapucyn przypomniał o kruchości i przemijalności życia. Zaznaczył też, że w chrześcijaństwie życie wieczne to nadzieja i obietnica przyszłości. Wraz z Chrystusem, Słowem Wcielonym, wieczność wtargnęła w czas. Doświadczamy tego, ilekroć dokonujemy prawdziwego aktu wiary w Chrystusa, bo kto wierzy w Niego, już posiada życie wieczne. Doświadczamy tego, ilekroć przyjmujemy komunię, bo w niej otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Doświadczamy tego, ilekroć słuchamy słów Ewangelii, które są słowami życia wiecznego. Z racji obowiązującej we Włoszech godziny policyjnej Watykan poinformował o zmianie godziny pasterki. Rozpocznie się ona w wieczór wigilijny o godzinie 19:30, czyli wcześniej niż zwykle. We mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka weźmie też udział bardzo ograniczone grono osób. W Boże Narodzenie w południe Ojciec Święty wygłosi świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Tym świątecznym akcentem kończymy poranne informacje dnia. Kolejne o 10:00. Zapraszam. Dobrej soboty. Do zobaczenia.